Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki test. Pokażę, ile uda mi się zarobić podczas spania za pomocą autoklikera przez 8 godzin. Ponieważ jak widzieliście, w sumie jak ktoś oglądał ten poprzedni film, 13 dni temu pokazywałem Wam, jak można sobie tutaj pobrać taką darmową aplikację na telefon, którą można też połączyć sobie i jeśli macie na takim specjalnym kraniku kryptowalutowym, walut wyłączoną Capture, i też zaraz wam powiem jak to wyłączyć to jesteście w stanie sobie odbierać tutaj co godzinę bez w sumie nawet korzystania z tej aplikacji no, właśnie darmowe Satoshi w Bitcoinie, no i to wtedy działa automatycznie. No, i jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka, chciałbym przypomnieć Wam o ciekawej promocji, która jest dostępna u brokera Freedom24. Generalnie na tej platformie możecie inwestować w różne akcje oraz fundusze ETF. Dodatkowo jest też opcja nabywania akcji po cenie IPO, czyli po cenie, gdy dana firma dopiero wchodzi na giełdę, co samo w sobie daje szansę na lepsze wyniki inwestycyjne. Oczywiście, inwestowanie wiąże się z pewnym ryzykiem, tak więc nikt nie może zagwarantować Ci ogromnych zwrotów z inwestycji, należy o tym pamiętać. Przy okazji, możemy też skorzystać z konta oszczędnościowego, na którym zarabiamy 3% w skali roku. A co do tej promocji, jeżeli macie ukończone 25 lat, to już po rejestracji możecie otrzymać losową akcję o wartości nawet do 700 dolarów. Tak więc, jeśli chcecie zacząć inwestować lub tylko skorzystać z tej ciekawej promocji, to zapraszam do poradnika, jak działa ta platforma. Link do filmu znajdziecie w opisie no i tutaj też ja po prostu na tym filmie dokładnie tłumaczyłem jak to wygląda ja nie będę się na tym skupiał, tak więc dam wam odnośnik do tego filmu, jedyną zmianą jaką wam powiem, ponieważ ja też nie byłem pewny jak to teraz jest, żeby na tej stronie móc tutaj zarabiać bez tej specjalnej kapczy, to tutaj teraz nastąpiły takie zmiany, że trzeba mieć mniej więcej 2,5 tysiąca fantokenów tutaj dostępnych, więc w tym momencie wam pokażę, że też można sobie kupić te fantokeny tutaj za pomocą właśnie tych bitcoinów, które mamy tutaj na portfelu, więc teoretycznie nie musimy w sumie wpłacać tutaj tych pieniędzy na ten kranik. Oczywiście jest też taka możliwość, jak ktoś chce. No i jak ja sobie przejdę na to konto, właśnie tutaj moje, to jak sobie wcisnę ten depozyt, to jak widzicie, jest taka opcja i mogę sobie tutaj wpłacać te bitcoiny. Dla porównania, też no ja już mógłbym sobie wypłacać te pieniądze, bo mam tutaj ten minimalny próg wypłaty. Jednak ja tego nie robię z tego względu, że no i tak zbieram je tutaj przez dłuższy czas i potem sobie to wypłacę, bo teraz na ten moment mam tutaj mniej więcej 10 dolarów w tym bitcoinie. No i tak. Jeśli chodzi o cenę fantokena, też wam pokażę, ile to kosztuje mniej więcej. Tak więc, na moment nagrywania tego odcinka, 2,5 tysiąca fantokanów wynosi mniej więcej 17 dolców. No więc, ewentualnie, jak chcecie no, nie inwestować sobie na tym kraniku, to tylko i wyłącznie sobie zbieracie tutaj te bitcoiny. No i potem jest też opcja zakupu tego fantokena za te właśnie nazbierane bitcoiny za pomocą właśnie tego ręcznego losowania. I tutaj jeśli chodzi o tą stronę, mamy tutaj takie szczęśliwe numerki i w tym momencie największa szansa oczywiście, że trafimy z 0 w sumie 800, to w bitcoinie, to jeśli wylosujemy ten numerek od 0 do 9885, a powyżej można otrzymać właśnie więcej bitcoinów i dla porównania, jeśli będziemy mieli taki szczęśliwy numerek, czyli 10 tysięcy, no jest na to mała szansa, ale jest taka możliwość, to nawet możemy za pomocą właśnie jednego spina otrzymać 200 dolarów, czyli jest to około w sumie Pewnie na ten moment nagrywanie tego filmiku ponad 800 zł. No i tutaj jeśli chodzi akurat o to wszystko wytłumaczenie całej tej strony, tego działania, no to właśnie wam pokażę załem tutaj w tym filmie i tylko taka dla was informacja, że jeśli chcecie tutaj sobie odbierać automatycznie za pomocą tego specjalnego bota, który tutaj też jest cały poradnik jak to się ustawia, no to musicie mieć albo właśnie te 2.500 fantokenów, albo no, jeśli też często korzystacie z tej strony, to też jest taka sytuacja, że mogą wam tutaj wyłączyć tutaj tą kapcę. No ja kiedyś miałem tutaj konto, więc taka jest wyłączona. No i ogólnie tak jak chodzi o ten kanik kryptowalut, no to tutaj tylko i wyłącznie można sobie zarabiać poprzez właśnie klikanie co godzinę w ten przycisk i losowanie tych darmowych bitcoinów. Dlatego teraz, no tutaj, no tak więc w tym momencie jak ja nagrywam ten odcinek, to już jest taka godzina późna, zaraz powinienem się kłaść spać, więc no mam na moment nagrywania tego filmiku 4494 satoshi w bitcoinie i za 8 godzin pokażę wam ile udało mi się uzbierać. To jest oczywiście zależne, jeśli będę miał farta i trafi mi się jakaś większa ilość tych bitcoinów, no to będę miał więcej. No i też potem możemy sobie to pomnożyć razy 4 i zobaczymy ile średnio dziennie możemy sobie na tym zarobić, na tym automatycznym bocie. Ogólnie też jest taka sytuacja, że mogę sobie tutaj zwiększyć moje zarobki, bo jeśli sobie tutaj wejdę w te nagrody, to będę mógł sobie tutaj takie dodatkowe bonusowe spiny dodawać i mógłbym nawet tysiąc razy więcej dostawać tych w sumie bitcoinów, jednak ja tego nie będę sobie tutaj włączał, z tego względu, że po prostu pokażę wam, jak to wygląda, nawet bez tych bonusów, odebranie tych wszystkich nagród. Żeby to też nie było tak, że ja mam na zbieranych troszeczkę tych właśnie punkcików, które mogą mi tutaj ułatwić możliwość wygrywania. I chciałbym to zrobić tak jak ja bym był takim początkującym użytkownikiem tej strony, więc widzimy się za 8 godzin, teraz przegrywam nagrywanie i zobaczymy, ile uda mi się uzbierać właśnie podczas tego spania. Dobrze, tak więc witam was już po tej krótkiej przerwie. Tak samo minęło 8 godzin. Pokażę Wam, że teraz też stworzyli tutaj promocję sobie specjalną na tej stronie, że zarabiamy w sumie 5 razy więcej tych punktów RP, więc tutaj od mniej więcej, zaraz Wam pokazuję, 11 godziny tutaj już dostałem właśnie 12 RP, więc no troszeczkę więcej, bo tutaj ogólnie 2 RP się dostaje, jeśli mamy tutaj włączone normalnie. No, w zdobywanie tej nagrody i tak samo jeszcze w ustawieniach można sobie zmienić, żeby dostawać ich jeszcze więcej żeby z tej loterii ogólnie nie korzystać zaraz Wam też pokażę gdzie to się robi tutaj disable lottery and interest no, jest to nieopłacalne, ponieważ ta loteria, która jest tutaj też dostępna jest bardzo mała szansa, że można sobie tutaj coś wygrać więc nie polecam z tego korzystać bo tutaj jak widzicie jest sporo losów no i też za nie można płacić albo otrzymywać je właśnie w tym darmowym tutaj kraniku no i do rzeczy, ile udało mi się zarobić przez te mniej więcej 8 godzin, ponieważ o 2 poszedłem spać. No i plus minus w sumie też nagrywałem wtedy ten film to zaraz wam pokazuję tutaj 11 tak właśnie wychodzi, mniej więcej te 8 godzin z w sumie poślizgiem, bo też niedokładnie o tej 1130 coś takiego i też pamiętam, że jeśli chodzi o zegarek, to około o 2.45 skończyłem nagrywać ten film. I zostawiłem w sumie tego autoklikera na noc sobie, też mogę go troszeczkę zwiększyć, żebyście wiedzieli o co chodzi. No ogólnie tak jak mówiłem, tutaj cały ten poradnik do tego autoklikera znajdziecie tutaj na tym filmie, jak się zarejestrować, i tak dalej, to możecie sobie ogarnąć to wszystko. No i tak, tak jak tutaj już sobie policzyłem te 44918 satoshi odjąć 44 094, ponieważ tyle w sumie wychodziło to na filmie, tak dokładnie. To wychodzi nam w sumie 824 Satoshi w bitcoinie. Na moment nagrywania tego odcinka zaraz Wam też pokażę, jak to wygląda. Tylko miałem tutaj wpisać bitcoin, bitcoin na dolara. Proszę bardzo, wpiszemy sobie. To wychodzi 20 centów. No i teraz jeszcze sobie. Oj, zrobimy sobie, że mamy to skopiować. I teraz bitcoin, to znaczy dolar na złotówki, proszę bardzo. No to wychodzi tak. W sumie, że zarobiliśmy 90 groszy za 8 godzin klikania. Czy to jest dużo? No nie jest to dużo, jeśli chodzi o jakieś tam niesamowite kwoty, ale myślę, że każdy z Was zdaje sobie z tego sprawę, że gdyby istniał jakiś tam niesamowity sposób na zarabianie przez internet, za nic nie robienie dosłowne no to takie coś nie miałoby żadnego sensu, bo wtedy wszyscy ludzie raczej zamiast chodzić do pracy korzystaliby sobie z czegoś takiego, więc no, mimo wszystko taka złotówka za 8 godzin, prawie złotówka, możemy sobie to teraz tak pomnożyć, bo to też jest tak losowo, w sumie nie zawsze się trafi mi, że zarobię mniej więcej 800 satoshi tam było, bo tutaj tak jak Wam pokazywałem wcześniej na tym kraniku, w sumie czasami jest losowa jakaś tam ilość wypadania nam tych pieniędzy, więc ja tutaj miałem może większego farta tym razem kiedy sobie z tego skorzystałem, no ale też tak plus minus, bo to tak jak mówiłem, to jest bardziej losowa sytuacja. No to jeszcze upraszczając sobie to naszą średnią zarobków w bardzo uproszczony sposób, możemy to pomnożyć razy 3 i wtedy wychodzi, że prawdopodobnie plus minus na też moment nagrywania tego filmiku przy obecnej cenie Bitcoina możemy sobie zarabiać za to 2 zł. i 70 groszy. No i teraz, no nie są to miliony, ale zobaczcie, no w miesięcznie nam już wychodzi dodatkowe 81 zł za dosłowne nic nie robienie. Jeśli taka w sumie ilość by się utrzymała, Bitcoin by nie spadał, nawet rusł, bo to też oczywiście zależy od ceny Bitcoina, to mogłaby być taka sytuacja, że przy takim prostym założeniu pomnożymy to sobie jeszcze razy 12 miesięcy. Proszę bardzo, no to 972 złotych złote jesteśmy sobie w stanie tutaj dodatkowo zarabiać, więc myślę, że to jest dosyć ciekawa sytuacja jeśli chodzi o roczne zyski no tutaj też jest logiczne, zobaczcie no ten bitcoin na przestrzeni kilkunastu w sumie dni, jak i miesiąca, no odbił znowu więc no to też zależy od ceny bitcoina, ile jesteśmy w stanie sobie zarobić na tym kraniku kryptowalut i teraz jeszcze, aby uprzedzić marudzenie tutaj innych ludzi specjalnie dla Was sprawdziłem sobie ile kosztuje w sumie naładowanie telefonu ponieważ ktoś jeszcze z was by pomyślał sobie okej okay, fajnie ale musisz mieć w sumie włączonego tego zaraz wam pokazuję tutaj tego bota na swoim własnym telefonie i telefon też trzeba ładować więc pokażę wam jak wyglądają koszty w sumie naładowania telefonu roczne przeliczone przez jakąś tam stronę w 2022 roku, no pewnie tutaj też jest jakaś podwyżka prądu w 2023, ale zobaczcie, że to nie są jakieś grube miliony. W sumie nie zapisałem tego screena, ale tutaj chodziło mi o ten artykuł. To zobaczcie koszt roczny, w sumie taki przeliczony, mniej więcej, jeśli chodzi o ładowanie naszego telefonu, wynosi złotówkę i 68 groszy, więc tak, właśnie w takim naszym prostym kalkulatorze, jak sobie obliczyliśmy, mniej więcej, ile prawdopodobnie bylibyśmy w stanie zarobić sobie w sumie pieniędzy na moment w sumie tej dzisiejszej ceny bitcoina, no to zobaczcie, że to tam właśnie wychodzi nawet. Odejmiemy tą naszą ogromną inwestycję płacenia za prąd. Nawet damy w sumie 2 zł, żeby nie było, bo mogą być takie w sumie podwyżki prądu. Damy nawet 4, żeby nie było. No to możemy prawdopodobnie, bo to jest też taka w sumie przybliżona wartość, zarobić na moment właśnie tej ceny bitcoina mniej więcej tutaj 968 zł w rocznie za to, że mamy po prostu taki autokliker włączony na naszym tym koncie, na tym darmowym kraniku kryptowalut. No i tutaj też tak zobaczcie w sumie. Pamiętam jak ja nagrywałem kilka dni temu ten odcinek, to mogłem tutaj sobie zarabiać 9 satoshi w Bitcoinie, a przez to, że też cena Bitcoina podrosła, teraz na przestrzeni tych 6 miesięcy, no to zobaczcie, że też oni tutaj zmniejszyli sobie te nagrody i teraz można otrzymać w sumie 8 Satoshi w Bitcoinie, więc też warto brać to pod uwagę, że tutaj raczej ten kranik kryptowalut raczej będzie nam zdobywał adekwatne ilości Satoshi w porównaniu z tym całym naszym Bitcoinem jeśli chodzi o ogólną tą cenę, więc no, takie przybliżone wartości około tych 1000 zł za posiadanie w sumie tego autoclikera cały czas włączonego, może być nawet dość dobrą predykcją, więc tak jak mówiłem, jeśli ktoś sobie chce z tego skorzystać, to odsyłam Was do tego filmiku, gdzie dokładnie pokazywałem Wam, jak działa ta strona, dodatkowo tutaj, żeby mieć możliwość korzystania sobie z tej strony bez tej kapczy, żeby ręcznie nie będziecie mieli takiej potrzeby losować sobie i żeby ten cały Wasz autokliker działał, to trzeba tutaj też mieć te 2000 2500 fantokenów, które na moment nagrywania tego filmiku kosztują mniej więcej 20 dolarów. Je też możecie sobie tutaj trzymać na tej stronie i wypłacać, więc to nie jest tak, że to jest jakiś tam zastaw, który jest niewypłacalny. A sama strona działa już od kilku lat. Zobaczcie, działa on od 2013 roku, więc no raczej się nigdzie nie wybiera już ta strona ma 10 lat. Dla pogównania to też jest ich artykuł, więc ja zaraz sobie sprawdzę w tą Domenę, ile ona dokładnie kiedy była zarejestrowana, żeby nie było, że tutaj oni sobie coś takiego kłamią, a ja wam podaję takie fałszywe informacje. No i jest tutaj informacja, że ta domena została stworzona, jak widzicie, w 2013 roku, więc jest to prawidłowa informacja. No i myślę, że to byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Tak więc link do tego kraniku, jak i do tego poprzedniego poradnika, jak będziecie mogli sami sobie tutaj odpalić i skonfigurować tego bota znajdziecie w opisie, no i to byłoby na tyle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!